Oczywiście mój apel pozostaje jak najbardziej aktualny. Nie bądźcie biernymi widzami. Subskrybujcie. Mój syn Thomas nigdy nie narzekał na brak przyjaciół. Był klasowym wesołkiem, lubianym i kontaktowym. Zmarł 2 miesiące temu. Skoczył z wiaduktu i złamał kark. Miał 17 lat. Piszę to dla niego. Wiem, że wiele z was wie o internecie, dark webie i tym podobnych. Rzecz w tym, że ja nie wiedziałem i może gdybym wiedział, mój syn dalej by żył. Proszę, trzymajcie się od dark webu z daleka. Gra, w którą najprawdopodobniej się wplątał, nazywa się Veritatem Dicere, co po łacinie oznacza mniej więcej tyle, co mów prawdę. Pewne niepokojące sygnały zacząłem dostrzegać w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Między innymi kłopoty w szkole, których nigdy nie miał. Zaczął dokuczać dziewczynie, za którą siedział w klasie, za co został zawieszony. W pewnym momencie przejrzałem historię przeglądania w jego komputerze. Natrafiłem na filmy pełne przemocy, mordowanych i wykorzystywanych seksualnie ludzi. Poza tym rozsypywał jakiś biały proszek po swoim pokoju. Wzdłuż okna sypał z niego linię. Zabraliśmy go do dentysty po tym, jak się okazało, że dostał jakiejś infekcji jamy ustnej. Po badaniu dentysta poprosił mnie na stronę i oznajmił, że mój syn wyrwał sobie 3 zęby, a potem sam je pogryzł. 2 miesiące przed śmiercią przyłapałem go w łazience, jak wykrajał sobie na ramieniu jakiś dziwny symbol. Wszystko działo się podczas jakiejś transmisji na żywo. Przypuszczałem, że to zachowanie było swego rodzaju krzykiem o pomoc. Pewnie cierpiał na depresję albo miał myśli samobójcze. Trafił do szpitala, ale po tygodniu go wypuścili. 2 tygodnie potem mój syn już nie żył. Na miesiąc przed śmiercią wszyscy w rodzinie dostali maila o następującej treści. Zapytaj Tomasa o małą dziewczynkę, która zmarła na końcu ulicy. Zapytaj go, co wie. Niech powie prawdę. Mail przyszedł od anonimowego nadawcy, kiedy pokazałem mu go. Tomas zaczął być nerwowy i wyraźnie chory. Kto to wysłał, Tomas? Chcę wiedzieć. Jeżeli to jakiś chory żart, aby przestraszyć twoją małą siostrę, to nie jest to śmieszne. Oparłem się o narożnik i skrzyżowałem ramiona, a e-mail był na moim laptopie przed nim. Spuścił głowę, unikał kontaktu wzrokowego. Wpatrywał się w swoje palce oparte na kolanach. Nie wiem, tato, to pewnie jakiś spam albo coś podobnego. Wymamrotał, prawie podnosząc na mnie wzrok. Spam, w którym jest twoje imię oraz informacja o zbrodni popełnionej kilka tygodni temu? Raczej wątpię. Spojrzałem na ekran przez chwilę. Więc wiesz coś na ten temat, czy nie? Powiedziałem, patrząc na niego ponownie. Nie. Łzy napłynęły mu do oczu, gdy patrzył na ekran komputera. Nic nie wiem. Co się z tobą dzieje, Tomas? Nie jesteś sobą. Proszę. Jeżeli coś się dzieje, powiedz mi, chcę ci pomóc. Chcemy razem z mamą, aby nasz Tom wrócił. Położyłem swoją dłoń na jego, ale szybko cofnął ją, by wytrzeć oczy. O niczym nie wiem, tato, mówiłem ci. Wszystko jest w porządku. Wstał nagle i zaczął iść w stronę drzwi. Wtedy poczułem, że moje oczy też zawilgotniały, gdy tak patrzyłem, jak odchodzi. Nie poznawałem swojego syna. Był wychudzony, miał podkrążone oczy, jakby nie spał od dawna. Ubrania na nim wisiały. Kocham cię, rzuciłem za nim. Zatrzymał się na moment i spojrzał na mnie. Przysięgam na Boga, że nigdy wcześniej nie widziałem tyle bólu w czyichś oczach. Tak jak widziałem wtedy. Łza pociekła mu po policzku. Odwrócił się do mnie plecami. Kocham cię, tato. Wymamrotał, zanim wyszedł z pokoju. Z czasem wyglądał coraz gorzej. Wychudzony, wątły, zmęczony. Zapisaliśmy go z żoną do terapeuty, nawet zabraliśmy go ze szkoły. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby tylko nic sobie więcej nie zrobił. Jakiś tydzień po jego śmierci czułem, że jakaś duża cząstka mnie umarła. Nie mogłem mówić, chodzić czy nawet wstać z łóżka.
Ciągle myślałem o Tomasie, a poczucie winy wręcz zżerało mnie od środka. Wiedziałem, że moją skrzynkę mailową zalewały wiadomości od klientów. Wiedziałem, że niedługo będę musiał wrócić do pracy. Dla siebie, dla żony, dla córki. 2 tygodnie później w końcu sprawdziłem ją. Na samej górze skrzynki odbiorczej był mail od anonimowego nadawcy bez tematu. Zacząłem płakać, błagając w myślach, by ten ktoś zostawił mnie w spokoju wraz z moim żalem. Jednak ciekawość wzięła górę i otworzyłem go. Teraz tego żałuję. W mailu było kilka czarnych słów. Zrobił to, a gra dalej trwa. Cześć, dzięki za wysłuchanie mojego nagrania. Jeśli podobają Ci się moje materiały i chcesz, aby kanał się rozwijał, wesprzyj Horror Ziomana w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Do następnego razu.